Siema, jestem Marek. Emocje po ostatniej akcji, którą odwalił wczoraj stary kamerzysty, już troszeczkę opadły, aczkolwiek z samochodem nic złego się nie stało. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście wczorajszego filmu, to serdecznie zapraszam, ale oczywiście po obejrzeniu tego. No i dzisiaj po prostu w jaki sposób trzeba dać znać staremu kamerzysty, że to jest jakby jego koniec, tak? No chyba tak. On do nas przyjdzie, myśli, że nic się nie stało, ale my tutaj przygotowaliśmy jego dobrego przyjaciela. Siemano. Zapewne znacie już tutaj kolegę, ponieważ wystąpił już na kilkunastu filmach i właśnie on tutaj znalazł się w tym gronie za sprawą starego kamerzysty. Znacie się od około 10 lat. Jak nie lepiej. Także jest to po prostu idealny moment, żeby on zastąpił jego miejsce na kanale. Teraz on będzie starym kamerzysty? Tak. A to wychodzi. Będziesz chodzić w worku. Będę. Także zapraszam do oglądania. Ja lecę na ścianę prestiżu. Stary kamerzysty powinien być tutaj w ciągu pół godziny. Ale on się wkurzy. I zobaczymy, jaka będzie jego reakcja na to, że jego przyjaciel, którego zna 10 lat, zastąpi go na kanale. Zabierze mu cały fame. I to jeszcze przyjaciel, którego on sam tutaj kręcił. Dokładnie. Ruchy trzeba robić na mieście. To jest cios poniżej pasa. Nie chciałbym. To jest tak, jakby olejnik wskoczył na moje miejsce. O nie! Nie, tego nie to jest. Ja bym się po prostu załamał wtedy. Także stary kamerzysty dzisiaj mniej więcej to będzie odczuwał. Także zapraszam do oglądania. Także mniej więcej w tych obszarach, a raczej bardziej na dole, mamy nowych wspierających i już czytam, kto to dokładnie jest, a mianowicie Karinę Pochwalemce, Piłek, Patryk Pogrzeba, Demone, Gamy, Plary, Masy, Gami, Kamil, Lugan, Malanic, 1, 2, 4, Mateusz Kubicki, Szymon Bojewski, Olaf, Pasek, Maruszany, Przyjut, Opet, daj rap, Celow, Natalia Lewacka, Agnes, Krzysiek, NSH, Sławek Strzelecki, Jan Przysiadki, Patrycja Honda, Łukasz Rosy, Azyz Tyszkiewicz, Dark, Zarmona, 26, Krzywo, Zencerę, Sybzanek, Obalorek, Krzywo, Szpański, Kamil, Brzykowski, Syzegan, Narekas, PPS, Adam Ocharski, Artur, Rado, Szyjko, 18, Kasy, Brumorski, Pana Plagien, Trzymy, Szort, Kasper, Kisza, Tawisa, i to chyba byliby wszyscy nowi wspierający. Już teraz zapiszemy sobie nowego subskrybenta, a będzie to Karolina. Karolina. Zapiszemy sobie. Ładne imię ktoś ma. Na samej górze. Karolina. Razy dwa. Wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. A jeżeli ty chcesz znaleźć się na naszej ścianie przycisk, to wystarczy, że albo bez przeszkanał klikniesz niebieski przycisk na dole, albo zasubskrybujesz kanał i będziesz liczył na swoje szczęście, że właśnie ciebie wylosujemy i wpiszemy na właśnie tą ścianę, a jest tutaj coraz mniej miejsca. Za chwilę będziemy już pisać tutaj na samym dole. Dobrze, może ja jeszcze uzupełnię treść tego filmu. Mamy tutaj kolegę, kolega gdzieś poszedł. W każdym razie za pół godziny będzie tutaj stary kamerzysty. W pierwszej kolejności powiemy, że chcemy bardziej się zaangażować jakby w tworzenie jego wizerunku w internecie i stwierdziliśmy, że najlepszą metodą będzie po prostu splagiatowanie postaci starego kamerzysty. Nałożymy temu właśnie koledze worek na głowę, żeby był po prostu bezpośrednią konkurencją dla starego kamerzysty i zobaczymy, jak on na to zareaguje. Także zapraszam do oglądania. Daję wam słowo, że to będzie naprawdę mocny materiał, ponieważ jak wiadomo, stary kamerzysty potrafi ostro się zdenerwować. No całe szczęście mnie to nie będzie dotyczyło. Bardziej to będzie się denerwował na tego gościa. Także dzisiaj mam luzik. Zapraszam do oglądania. Stary idzie, słyszysz? Karolina, dawaj! Wiecie co gadać, tak? Że to jest super pomysł i w ogóle ja tutaj walnę kamerę, tylko żeby nie zasłaniała niczego. Siema. Dobra, bo nie ma czasu, trzeba nagrywać. Siema, dobra, jak jest plan, to się wytłumaczy z domu i zaczynamy. Nejro jest, to tam, siema. No tak, siema, to tam. Plan jest taki, że trzeba będzie cię troszeczkę jakby zbić na jakiś czas. Co? Nie możesz być po prostu... Nie chcesz zbić? Nie, że... Po pierwsze, słuchaj. Dobra, no mów. Ale to jest dobry plan. Chcemy kolejną postać zrobić. Jego, Mateusza. No to już przecież... Chyba dobra opcja, dlatego... Ale co? Posłuchaj, bo będzie tutaj konflikt interesów, tak? Ale posłuchaj, Mateusz, dzięki komu się tutaj znalazłeś? No, dzięki swoim ruchom na mieście. Jakim ruchom? No ale jak się tu w ogóle znalazłeś, że ty tu w ogóle na tej kamerze? Nie, no, nie, czekaj, już ci tłumaczę. Ciebie póki co będziemy brać co jeden film, dwa filmy na tydzień, maksymalnie. Jego weźmiemy, założymy mu worek z Louisa Vuittona, że jest po prostu nowa edycja ciebie. Lepszy, zaktualizowany, młodszy. No, ostatnio na brak czasu narzekałeś, no to chyba na plus wyjdzie. A ty masz live. No.
I co, nie wiem, przerwa. Stary, nie wiesz, co ty mówisz. Będzie dwóch worków. Znaczy, on będzie zresztą ja mogę ciebie zaktualizować. Taką papierową. Ale ja was nie pamiętam. Nie możemy się zatrzymać w miejscu, że ty po prostu z worem chodzisz dwa lata, nie? Stary, no, wiesz, ale ja mam worek od początku, to jest moja postać, jestem nie do podrobienia. Wiadomo, synek kamuś i w ogóle, no jak ty sobie to wyobrażasz? Ja walczę z takimi ludźmi, którzy nakładają worki. Ja mam na co dzień z wieloma kolegami, na przykład mam tak, że nieraz się kłóciłem, a daj zrób sobie na ramieniu, tylko zrobię twarz gdzieś widać, byle żeby nałożyć. U mnie nie ma takiej opcji, stary, żeby nałożyć worek. No ale musimy to zrobić. No to... jak chcesz, to możesz sobie to, stary, zrobić, ale to ja od razu ci mówię, że ja... że ja sobie... Nie, no to wiesz co, to musicie chyba... Ale to musicie chyba sami sobie już ponagrywać, wiesz? No ale ja nie znaczy, muszę. Znaczy, ciebie byśmy brali, no, ale stary, mówię, ale ja nie muszę. W tygodniu. Ja nie muszę, ja jestem stary z gościem, który nie ma twarzy i imienia i wiadomo z jakiej postaci się wywodzę, ale nie będę mu na to pozwalał. Chcesz tak robić, no to sobie podrabiajcie go z nim. Przecież to stary, jak ty sobie to wyobrażasz? Ty chcesz, żeby mu podrobić? Nie w jaki sposób, że nałożysz mu worek? Nałożysz mu worek na łeb i co, ją będzie machał? O tak, będzie umiał robić, la la la. Tak. Ale ty możesz go pasować, no, na worka. To nie jest tylko baletu czy czegoś, no, każdy potrafi worek założyć i coś tam pomachać. Stary, ale ja mam na to wywalone. Stoi a piątka, ja wsiadam, jadę, ja mam w dupie to. Ja nie muszę nakładać z jakimiś workami człowieku, żeby ktoś mnie promował. Jestem ponad wszystkim. Karolina, trzymaj. Zapamiętaj sobie, nikt mnie dobra. Nie ma. Mam w dupie. Dawaj, nie, to bez sensu dla nagrywania. Nie, chodź, dawaj, tak. Nagraj sobie, chodź tutaj. Co nagrywamy? Nagraj coś innego. No jakieś takie pasowanie czy coś takiego. Nagrywasz? No, nagrywam. Siema, jestem Marek, a dzisiaj troszeczkę odmienimy naszego kolegę Mateusza. Dzisiaj kolega Mateusz założy sobie na twarz worek i będzie po prostu jakby nową, zaktualizowaną postacią na tym kanale. Zupełnie nowa świeżość. Dzieje się teraz dużo nowości, także zapraszam do oglądania. No. I teraz musimy w sumie jechać po worek. Zobacz, nie... to będzie dobry pomysł. Ty nie wiesz, stary, w ogóle co ty mówisz. Ale trzeba się rozwijać, słuchaj. Słuchaj, to się rozwijaj. Ale nie możemy stać w miejscu. Lepiej będzie, jak tak? będzie was słuch. Dobra, a co będę miał koszty tej osoby? Znasz skrótce CC? Cena czyni cuda. Jak się ma na takie kurce zgodzić, no to co? Ja mogę promować w jakim celu? Ja sam mam swoich obserwujących, człowieku, czy ktoś mnie promuje, mi robi jakieś story na Instagramie, cokolwiek? Sobie sam radzę, mam swoich fanów, a po co mi jeszcze? No dlatego żeby co? To może być twój uczeń. Wiesz, ile jest moich fejkowych... Ale wiesz, ile jest moich fejkowych profili? 15 albo 17. Dobra, ale to nie teraz kolejny fake. Z fejkiem, on nie będzie worka Gucci miał, on będzie miał worek... Ale mini, ale w ogóle! Właściwie to torbę taką. Dobra, robimy to. Starby. Dawajcie. No nie wiem, to sobie po prostu, nie wiem, idzie do masnogami. Będziesz go uczył, jak właśnie zachowywać się z workiem i tak nie, dalej. Nie, będę go uczył. No będzie twoim uczniem. Nie będę go uczył. Chcesz, to może czegoś innego się pouczyć. Dobra, tak więc oni tam sobie siedzą w tym samochodzie. Będą mieli całą długą drogę na rozmowę o zaistniałej sytuacji, ale czuję, że ten film jak najbardziej ma potencjał, bo no jak widać, stary po prostu nie chce na to się zgodzić, no, nie chce sobie robić konkurencji, no ale no to dopiero początek, zobaczymy co się wydarzy na końcu, a to wszystko przypominam za to, co zrobił mi wczoraj z samochodem. Na całe szczęście samochód działa, ale mógłby nie działać. No. Ale będzie grubo. To sobie teraz pogadają. A, zapomniałem powiedzieć, że właśnie jedziemy po worek z Louisa Vuittona, bo właśnie ten Mateusz będzie miał worek z Louisa Vuittona. Właściwie to czyli, tego papiera, ale... Czyli to będzie jakby takie nawiązanie, że Louis Vuitton jest lepszy, bo rzeczywiście jest lepszy. Czy w sumie to podobna ranga? Nie, Gucci ma ubrania dla wieśniaków. Mi się w ogóle nie podobają. No kiedyś lubiłeś Gucci. Już nie lubię. Dobra, stary gdzieś poszedł na chwilę. Co mówił? No, bo ty... Ci jesteście. Odnośnie tak. tej sytuacji. No tak, no na grubo leciał, zbulwersował się i tyle, no znasz starego, wiesz jak jest. A co, dużo gadał? No gadał, no podróż była druga, długa, musiałem go słuchać całą drogę, no. Czyli co, nie chce. Będzie grubo. No dobra, no to w takim razie my za chwilę skoczymy po worek. No wiesz, on jest mega drażliwy na punkcie tego worka. No i trzeba mniej więcej splagietować to, co on robi, nie? I to zachowanie, wiesz. Dobra, wiesz się ja lecę po worek, nie? Dobra, nie. Zaraz będzie. Dobra, także ja tutaj lecę po worek. Tak jak już mówiłem, będzie miał worek Louisa Vuittona i zaczynamy naszego pranka, a raczej wkurzanie starego. Dobra, w takim razie mamy pełny mamy zestaw worek. Worku. Nie tylko z Louisa Vuittona, mamy też Gucci, ale mamy on będzie Chanel. Za mały. Ale jednak chyba to zrobimy, nie? Chyba tak. Wiem, że to będzie nowa wersja. I co, i każemy mu nie wiem. Oczy, nie? Ja wiem co zrobimy. Dobra, jedziemy za nimi, bo nam odjechali. Nie, ale... Dobra, w takim razie docinamy tutaj. No.
wymierzone jest odpowiednio pod kolegę. Tak, to będzie dobrze wyglądało, nie? Tak, będzie. Chowa robota. No to powiem szczerze, że dobry pomysł tym mieliśmy. A ogólnie wygodne to jest? Ten napis jest najlepszy, nie? No fajny, to jest jeszcze taki dodatek. Stary, nie, no fajny. Stary się obrazi, to nie jest. Nie będziemy go nagrywać bez worka, ale poszedł po prawej stronie. Zaraz pewnie przyjdzie, bo nakłada worek. No, damy dalej, wyczynamy. A później wiesz co zrobimy? No. Będziemy testować tą kurę, że ty skatować na filmie testujesz. Gdzie co nie testować, kurę. No i elegancko, nie? Ekstra, tak. Co ja o tym myślę? Ja się, wiesz co, Marek, zastanawiam, czy usunąć te sznurki, czy tak zostawić? Nie, ze sznurkami jest oryginalnie. No w sumie tak. To jest po prostu to, co ty robisz, to jest stary, żenujące. To jest... No ale przecież to jest olejnik. To jest człowieku gorzej od olejnika. Gorzej być nie może, ja rozumiem, że jeszcze za banana się przebierać, ale stary, żeby sobie nakładać papierowy worek na łeb i mnie ale naśladować, to trzeba mieć grubo pod czachą. Ale zrozum, że to jest pewnego rodzaju stary, weź, rola, nie? Odejdź ode mnie, nawet niech on się nie zbliża do mnie na 2 metry, bo jeszcze będą jakieś wycinki z filmu. Ja nie chcę... Dobra. Ale ty jest podrabianie. Worek, a on jest kartonem. A on jest podrabiany, no on i co? On jest kartonem. No jest podrabiany. Nie jest wcale podrabiany, jest oryginalny. Nie jest oryginalny. Ale masz worek, a to nie. Jest torba. Jest a co z tym, co? No i co mi, no masz Louis, a ja jestem Gucci, no i co? No ale a i Louis tak Gucci może, nie... Gucci tak, tutaj mi możesz wiedzieć. Ale Louis z Gucci nie konkuruje, to jest jedna liga, to jest super, dobra, tak? Idziemy, w ogóle, tak? Karolina, rozmawiasz, to co, ja mam w ogóle polemizować, czy on ze mną konkuruje? A nie, ja po prostu mówię, że Louis to jest równie dobrą marką jak Gucci, więc... Dobra, nie wiem, pewnie jakiś... Nawet nie ma konkurencji. Pewnie widzę, że tutaj jestem napierany z trzech stron i jakiś plan kręcony lecimy, jest na mnie z workiem, nie? Lecimy tak? Nagrywać, tak? No nawet worka nie ma, tylko kartu. Że testuję samochód, tak? Mój samochód? No tak. Nie, nie zgadzam się. No jak to się nie zgadza? No, a dlaczego ma testować? Dobra, normalnie samochód? Lecimy. Nie, w samochodzie biały worek tylko może siedzieć. Żaden... Nie, no jedziemy. No ale jak ty sobie coś starego wyobrażasz? To w ogóle nie ma sensu. Nie, ma nie ma sensu. Tak, wszystko ma sens. No ale potem, żebyś nie miał, nie masz profilu na Instagramie, nic, potem żebyś nie mówił, że jakaś pajacerka, bo hejt na ciebie rzeczy. Żadna pajacerka, żadny Instagram. Znaczy, stary, no to ja nie wiedziałem, nie obrażę, że... Nie odbierę tego jako atak, swoją stronę. Ale nie wiedziałem, że stary aż do tego po prostu dojdzie, nie? Ale myślałem, ale stary, z drugiej strony, atak. Z drugiej strony fajnie zobaczyć takiego żenującego człowieka, który chce kogoś naśladając, zasłaniając sobie twarz, tyle ci powiem. Dobra. Ale dla, czego się nie robi, dla fejmu, nie? Stary, ja tylko występuję z tym filmem z tobą po to, bo mi się nie chce iść do domu, rozumiesz? Nic więcej. Bo ja nie mam stary, nic z tobą. Daj mi worek, pogadamy. Tak, daj mi worek, pogadamy. Stary, a możemy ten A5 wziąć i potestować? Że niby na filmie on testuje? O, to już lepiej. Jeżeli będzie A5 na filmie, no to może tam. No, to co, lecimy, nie? Dobra. No to jedziemy. To weźcie jakieś ale miejsce, wybierzcie. To znaczy ja siadam z tyłu, nie? Ja siadam z tyłu. Ale ja teraz ich nagrałem, nie? On myślał, że jest wyłączona kamera. Ale ja jestem po prostu w szoku, że on jest aż tak przywiązany do tej roli po prostu. On jest tak przywiązany do worka. Że ja czuję, że jego to boli, nie? Ale ty wiesz, że on przecież zawsze chodzi z tym workiem. Nawet jak w ogóle nie nagrywamy filmów, niczego, on zawsze ma worek przy sobie. Naprawdę, no przecież nieraz się z tego śmieliśmy, Marek. No w sumie lat. No. On potrafi naprawdę 8 godzin, 8, 10, nawet cały dzień siedzieć w tym worku. My jedziemy sobie samochodem, nie nagrywamy nic, kamera schowana, wszystko patrzymy, on siedzi sobie w worku. Ogólnie mam mega ważną wiadomość, ponieważ teraz jedziemy testować A5, a po całym tym testowaniu powiemy staremu, że jest już niepotrzebny. Wyobraźcie... Że był z nami tylko dla A5. Wyobraźcie sobie, jak on się wkurzy. To już będzie chyba apogeum tego wszystkiego. Dobra, zakładaj worek i kręcimy. A w zasadzie torebkę teraz, tak? To co? Poczekasz na nas chwilę? Ale to jest parodia. Poczekasz chwilę? Co? Poczekasz chwilę? Ja dzisiaj biorę udział w parodii, nie? Dobra, Karolina, dawaj do tyłu. No dobra. Ja nagram to z przodu, czy ty palisz? Ja chcesz. Nagraj. Ja mam nagrywać? Poczekasz na nas chwilę, zaraz wracamy. Tak. Potestujemy nie, sobie samochód. Nie, bo... Dawaj, kierujesz. Nałożyłeś mu ten worek na łeb po to, bo chcesz się przejechać po prostu legendarną A5, tak? Od razu trzeba było powiedzieć. Chodziło ci o to, żeby przejechać się legendarną A5, tak? To jest część filmu. No jak? No tworzenie nowej postaci, tak? Dobra, dawaj. Parodia, w ogóle zobacz na tego typa, co ty wyprawiasz, stary. Macie fazę dzisiaj jakąś.
Nie, daj mi ten worek, bo nie da rady jeździć chyba. On już tak bardziej smutny jest niż wkurzony. No, on się boi. Stary jest przyjęty i tyle. Nie ma co jeździć, po prostu porób sobie kilka tych kółeczek. Kółeczka w koło starego. Ale on nawet się na nas nie patrzy. On specjalnie się obraził, pokazuje, przez telefon. O. No, weź, zawracaj. Nie jedziemy do niego, tylko pokaż go. Gada z kimś. Gada, sam do siebie pewnie, zamiast jego, nic nowego. No dobra, no to chwilę pojeździmy. Ale ten film nie miał mieć takiego odzewu, on miał być wkurzony bardziej niż, on wiesz, smutny. On jest raczej załamany. No bo... Stary wie, co się święci i wyczuwa to po on prostu. On czuje, że możemy go zastąpić. Dobra, wracamy do niego. Możemy, no, tak. Ty, słuchaj, bo my mamy taki pomysł. Powiemy mu, że już nie jest potrzebny. Zostawimy go tak? Że chcieliśmy, no tak, że chcieliśmy tylko samochód. No w sumie to nie jest głupi pomysł, no bo tak miało być. To jest zrealizowany, o. Nie, no wiadomo, że sobie nie, ja robimy. Myślę, że nie, dobrze, że jest martw tylko. Czemu, że? Myślę, że go nie zostawimy. Tu wolno. Znaczy, no na dzisiaj go zostawimy, tak? No ale tylko na dzisiaj. Dobra, oparkuj. Najeździłem się. Już uciekamy, dobra. Dawaj, wyłaź. Chyba co? Chyba starczy, nie? Nie. No to wyjazd, zabieraj to. Dobra, to my będziemy lecieć. Dzięki za samochód. No i co? No i uciekamy dalej nagrywać, bo mamy jeszcze dużo do zrobienia. A to z nim będziesz nagrywał? Tak. Z tym workiem, tak? Gdzie jest worek? Oddawać worek. Znaczy karton. To wie, że to frajerski numer. A to wiesz, że to frajerski numer jest, nie? No nie, bo po prostu każdy film ma scenariusz, no teraz z nim będziemy nagrywać, tak? No jak z nim nagrywać, stary? No będziemy po prostu z nim nagrywać. No, jak z nim nagrywać? Już rozmawialiśmy na ten temat. No ale mamy film do skończenia, zaczęło się od tego. Ja mam worek stary 2 lata i mi to nie interesuje. Dobra, brałem udział sobie w filmie, dałem ci furę, dałem ci wszystko. No ale no nie wiem, no to chyba będziesz musiał zostać postawiony przed faktem dokonanym i będziesz musiał dokonać wyboru, bo ja na pewno nie będę z typem się utożsamiał w worku, bo stary, dobrze o tym wiesz i w ciemię bity nie jestem, że zaraz sobie założę Instagrama, zaraz to i jakieś worki znowu i będzie mnie udawał. Po prostu nie chcę, Marek, nie chcę mi z tym nic do czynienia, dla mnie to jest frajerstwo i koniec, kropka. Też to sobie kręć z workiem. Ja nie będę kręcił, może ty go sobie nałóż, na łebki mnie udawaj. Ale nałóż sobie, dlaczego ty go nie będziesz udawał mnie? Masz Karolinę, nie kręci ciebie. No co, ale o co ci chodzi? A bierzesz gościa, który mi naśladuje. No przecież to się już robi irytujące, no zobacz. My musimy lecieć. Sorry. No to sobie leć. My mamy po prostu scenariusz, ja zapomniałem. Ale mnie to nie interesuje, człowieku. Ty dawaj. Jesteś frajerem, ty stary. Jesteś frajerem. Nie, cio. Dobra, stary, bo serio musisz nagrywać. Z tym drugim starym. No bo ty jesteś śmieciem, nie? Nie. No nie jesteś stary, nakładasz worek podrabiańcowi? No ale jak, nakładasz jemu worek podrabiańcowi, jeszcze ze mną masz dyskutację, widziałaś to? Co? Nie jest żadnym podrabiańcem. Znaczy, to jest zupełnie inna osoba, wiesz. Dobra, środek Karolina, stary. Inna osoba? Frajerzy! On już jest zagotowany. To jest masakra. O ja pierdziele. Przejdziemy kółko koło niego jeszcze, żebym pokazać? Nie. Ja pierdziele, ale on musi być teraz wkurzony. Ale dobrze mu tak. Zagotowaliśmy go dzisiaj. Za to, że wczoraj tak właśnie potraktował nowy samochód, tak? Kurde, ale ja wiem, co on ma w głowie. On próbuje jakoś wybrnąć z sytuacji. On myśli, że to są już jego ostatnie chwile, tak? No tak. I on próbuje teraz wybrnąć z sytuacji, żeby nie zrobić siebie... Kurde, ciężko mi znaleźć słowa. Żeby pokazać, jaki on jest, wiesz, zajebisty. Leci sam. On tam stoi, czy co robi? Jedzie. Ciekawe, co zrobi, czy jeszcze będzie ten. Wiesz, jak pojedzie po prostu do domu, to trzeba będzie jakoś go podkręcić, tak? Podpisać mu jakieś SMS-ki, czy coś w tym stylu. No bo na tym nie może się oczywiście skończyć. Ty, jakim cudem on się znalazł przed nami? Weź podjeźdź trochę. Czemu? Ja, mi się wydaje, że on w ogóle za nami jeździ, nie? Tu, w prawo, dawaj. No, dawaj. Ale ja go nie widzę. Jadę w prawo. No masz normalnie jego samochód. No kurde, przecież tam był. Nie puszczę go, musimy go dogonić. On no i jeździ za nami, nie? Też mi tak wydaje. No wcześniej był z tyłu, tutaj wyprzedził, coś tam pojechał inną trasą. No jest, zobacz. Jest. Patrz, KRT. Dobra, my po prostu jedziemy, on skręcił w prawo, jedź prosto, tak? I za chwilę, za 10 minut do niego dzwonimy i wiesz co? Powiesz mu coś w takim stylu, że sorry, ale ja jednak jestem lepszy i że to musiało tak się skończyć, że wszystko się wypala, ty też się wypaliłeś, dlatego po prostu przejmę jakby twoją rolę i tyle, coś, nie? Dobra, to jest coś w tym stylu. Jak masz za głową światła. Ale ja zawsze dobrze wyglądam. No zawsze to nie wyglądam. Musisz mi mówić. Tak, dobra. Jedziemy gdzieś, gdziekolwiek, możesz się nawet zatrzymać i dzwonimy do niego. Bo trzeba było go podkręcić, no bo co to będzie za film bez żadnej akcji takiej grubszej. No była tylko jedna grubsza akcja. No, trochę słabo. Ale aż jestem po prostu niezadowolony z zachowania starego kamerzysty. No, stary to jest taki stary wyjazd, tylko ciężko będzie podejść, no. Wie, co się święci, nie daje się dopuścić. Masakra, dobra. Będziemy próbować. Stawaj i dzwonimy za chwilę.
Dobra, tak więc dzwonimy do niego. Scenariusz znany, musisz powiedzieć mu, że sorry, że tak wyszło i tak dalej, ale że ty będziesz lepszy. To już będzie totalny stos. Wiadomo, masz się zdenerwować, tak? Na głośnik, tutaj blisko do mikrofonu masz, to najlepiej. To będzie jakaś masakra. Odbierze czy nie odbierze? Myślę, że odbierze. Tak. Siema. Siema. Stary, mam dla ciebie złą wiadomość. No. Chcesz ją poznać? Jaką? No to słuchaj tego, że zastępuje twoje miejsce, no. Co? Że zastępuje twoje miejsce. Ale cię stary zabrało, co? No nie zabrało, no. Nie. Worek na głowę wleciał, no i musimy cię pożegnać. Nie, no. Nie wleciał, tylko stary mi się jeszcze, żeby cię idiotą, który po prostu się łyknie tego wszystkiego. Ale bardziej dobrze, to co się poradzę na to, że ty pirem. No fajnie, fajnie. Co jeszcze dodać ciekawego, no? Naprawdę szkoda moich nerwów na to wszystko. Mówię, co, ja naprawdę chyba sobie muszę odpocząć, bo no... W sumie to powiem ci, że nudziło mi się tam i myślałem, że jesteś normalny, ale no ja nie mogę przybywać z debilami, no nie mogę, stary, już tyle przybywałem z całym życiem. No nie dogadamy się, może ci tam przejdziesz. No to najwyższa pora przejść na emeryturę, stary, no. Tak? Jesteś debilem. A kto tu grał? Kto tu dłużej grał ode mnie? Od starego jesteś debilem i śmiecie mi szmatą. Dziękuję. Śmiecie szmatą, nie jesteś ciepły. Miło było się dowiedzieć, stary, takich rzeczy, no. Tak. Super, stary, no. Skończymy nagrania, to porozmawiamy inaczej, no. No fajnie, fajnie wkręciłeś, no zajebiście, no okej. Okay. Ostro poleciało, ostro. Dobra, idziemy za ciosem. Ja teraz do niego dzwonię od siebie z telefonu i powiem mu mniej więcej to samo, żeby się nie przejmował. Tylko ja to bardziej zrobię w grzeszny sposób. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że tak do niego wyleci, że sorry. Ciężki sposób. Twój czas się skończył, dobra, ja do niego podejdę w bardziej taki grzeczny sposób i zobaczymy co powie. No trzeba po prostu iść za ciosem i cały czas wałkować temat, tak, żeby ten film miał sens. Ciekawe co mi powie, jak... Tak. No stary, słuchaj, bo słyszałem, że przed chwilą gadaliście z Mateuszem, to chodzi o to, że po prostu ty jakby już się, no nie jesteś póki co zaplanowany w scenariuszu i no po prostu go, i po prostu cię jakby nie chcemy, tak? I to nie jest powód, żeby od razu, wiesz, tak wyzywać, tak? A kim ty jesteś? Jaką ty masz ksywę? Marek. Ale ja nie znam Marka, ja nie znam, jaką ty masz ksywę na Instagramie? No Kruszwil. A no tak, bo ostatnio patrzyłem na moim profilu, to ja mam tylko jednego obserwujący, bo wiesz, w ogóle nie. Ja szmat chłopców nie obserwuję, zapamiętaj to sobie, nie? Załóż sobie worek na łeb z kolesiem i pamiętaj, że po prostu nie będę sobie zaśmiecał profilu, dlatego nie jesteś obserwowany i nie wydzwanie potem do mnie i po prostu wiecie, to mogę worek. A, no dobra. Jak podam worek, to zobaczę jak to jest samemu sobie. Cześć. No jest wkurzony. Dał ci unfollow. Kurde, ale... Wiesz, że dla niego to dużo znaczy. Widzę, że ty trochę masz wyrzuty sumienia. Że tak. Mam wyrzuty sumienia, no bo jakby nie patrząc, jest oryginalną, niepowtarzalną osobą, tak? No. Znaczy to jest odpowiedni ruch robić takie rzeczy. Jutro oczywiście wszystko wróci do normy. Trzeba go jeszcze bardziej zdenerwować. Teraz jedziemy do niego. No dobra. Dobra, dzwonimy do starego. A, bo ja w ogóle nie wyjaśniłem, jak to powinno wyglądać moim zdaniem. Myślę, że podjedziemy do niego pod pretekstem, że czegoś zapomnieliśmy, nie wiem, karty pamięci, coś się stylu. I ty po prostu do niego podejdziesz w tym worku. Okej, okay. Ale wkurzamy go dalej, do końca. No do końca, aż kurde będzie taki, wiesz, punkt kulminacyjny, że do niego to dotrze, że źle zrobił wczoraj. Źle zrobił. No, naraził samochód na zniszczenie. Dobra, dzwonimy do niego. My już w zasadzie jesteśmy obok niego tutaj, nie? Kurde, też tak na telefon nie ma co, trzeba dać. Cześć stary, słuchaj, podjedziemy do ciebie za chwilę, dałbyś radę mi kartę pamięci dać, bo tam u ciebie zostawiłem tą 64 giga. Którą samego? Tak. Dobra, no. No, to zaraz jesteśmy. No taki niezbyt skory do rozmowy. Nie, no bez spina. Nie, on wiesz, jak gadał, jak się ludzie pokłócą i się ten rozliczają. Spokojnie, tak. Wiesz, ten zostawił coś u tego i tak dalej. Dobra, jedziemy do niego, zaraz będziemy i robimy akcję. I tak do skutku. Czekaj, gdzie jest ta jego brama? To tutaj. To dobra, widzę samochód. Jest, no, kawał dalej. To czy on tam? No, na pewno. Ty siedzi normalnie w tej... Jest. Nie? Siedzi normalnie. No, no nie, no serio? Parkuj i ty normalnie do niego wychodzisz. A ty świetnie. Trzymaj worek i normalnie w worku do niego wylecisz. Dawaj, karabina. No już jest. Dobra, masz kartę? Dalej, dalej pajacewka, Marek. Co dalej pajacewka? Czy przyjechałeś kartę po to, żeby on po prostu dalej mi pajacował? Ale no to my nagrywamy film. Jaki film? Ej, no przestań, stary, uspokój się! Uspokójcie się! Stary, kurde, my to ja robię. Okulary. Co? Okulary mi daj. Ty stary! Pogięło go dzisiaj.
Stary. Mam dość po prostu tej pajacerki, bo sobie ale... robisz jaja na mnie, a mi już puściły nerwy. Ja wiem, my nagrywamy tylko taki film, że sobie jaja. Masz, popatrz, pokazał się bez worka, ale... wow, bum! Ale dobra, stary, to nie jest stary, tak. Na żartach się nie znasz. To nie jest tak, że my się zastąpimy, no bo to jest za grubo zaszło, tak? Ty, a ty będziesz docierał ten samochód? Stary. Ty nie, przecież nie umiesz docierać samochodu. Zobacz, jaki mój jest docierał, tak? Patrz, ale chodź! Nie. Chodź, patrz, jaki to tak jest, patrz! Pokój. Kamuś mi docierał, zobacz, pojedź, to ci dotrze, chodź! Ale dobra. Chodź, dzisiaj jeździłeś! No dam ci pomysł na film! Przestań, uspokój się. Weź miał pomysł na film! A mogę ci wytłumaczyć, o co chodzi? Bo twierdziłem, że w ramach kontynuacji tego, co wczoraj, że zabrałeś samochód, nagramy, że niby cię wyrzucamy, tak? Że na zastępstwo będzie. Że cię zastąpi. Ale to nie ma co agresywnie podchodzić do tego. Ja idę do domu. No nie jeden z nami taki film nagrałeś. Dobra, ja idę do domu. Nie mam żadnych złych... Ja nie będę dzisiaj rozmawiał, idę do domu, jutro się dzwonimy i koniec. Jak sobie zrobiłeś kontynuację, to ci się udała. Nie ma. Super, nie miło, ma fajna kontynuacja była, trochę się podenerwowałem, ale jest okej. Okay. Pozdrawiam wszystkich, baj, fajnie, super, nie? Super. No, fajnie, baj. Baj z podrabiańcami, z podrabiańcami. Ale się nie podrabiam, wiadomo, że jesteś oryginalny. Nara. O ja p***. Ale on jest serio. Jezu. Przejdzie mu do jutra pewnie. Ale jak się rzucił, ty, no, ja nie... Sakra. Nie spodziewałabym się aż takiej grubej akcji. Przecież to był tylko żart. Kurde, nie wiem, czy z nim jeszcze iść nie pogadać, nie? Może pogadamy z nim, ale to już poza filmem. Tak i tak musimy się pogodzić, a nie ma co się... Nie, no na pewno się pogodzimy, no przecież musimy razem nagrywać, no proszę was. Ale ja myślałem, że wiesz, że znowu będzie ty śmieciu i tak dalej, ale on z łapami wyleciał. Nie, to już trzeba przerwać, bo rzeczywiście go to ruszyło, nie? No, to już jest masakra. Dobra, idziemy z nim pogadać chyba, nie? Ale to już poza filmem, już nie mieliśmy go z tą kamerą. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Co prawda mieliśmy zaplanowane coś więcej, ale już nie ma co drażnić starego kamerzysty, bo... Później się wyśmi, będzie ok. Jestem do tej pory w szoku, a nie lubię mieć ogólnie bujek żadnych na filmach. Dobra, do zobaczenia.